Cześć, ja nazywam się Marek Buszma i witam Cię w 15 odcinku mojego podcastu kryminalnego pod tytułem Akta Zła. Z racji tego, że większość osób słuchających podcastu to osoby bez subskrypcji, to zachęcam do subskrybowania kanału. Jest to dla mnie bardzo znaczące w promocji podcastu. Z góry dziękuję. Jako że ostatnie dwa odcinki były o sprawach zagranicznych, to pomyślałem, że warto wrócić w tym odcinku do spraw polskich. W odcinku tym opowiem o jednym z najbardziej znanych polskich seryjnych morderców grasujących w okresie PRL-u, Stanisławie Modzelewskim, znanym też jako wampir z Gałkówka. Z zimną krwią zamordował on 7 kobiet. Zapraszam gorąco do wysłuchania odcinka. Gałkówek to malownicza wieś otoczona lasami. W okresie międzywojennym była ona bardzo popularnym letniskiem. Czyste powietrze, bogactwo leśnego runa i lokalizacja sprawiają, że do dziś wielu łodzian decyduje się na wybranie tej miejscowości w rekreacyjnych wyjazdach. Niestety nawet ta miejscowość skrywa w mroku historii makabryczne wydarzenia, przez co przez lata była ona nazywana wampirówką. Przejdźmy jednak do samego początku. 15 marca 1929 roku para dość zamożnych i szanowanych rolników Aleksandra i Heleny Modzelewskich doczekała się syna, Stanisława. Choć o jego dzieciństwie nie wiadomo zbyt wiele, wiadomo, że edukację skończył on wraz z ukończeniem trzeciej klasy szkoły podstawowej. Również w życiu Stanisława nie obyło się bez ciężkich i traumatycznych wydarzeń. Było to m.in. zostanie świadkiem zabójstwa innego człowieka w wieku 15 lat, dotkliwe pobicie przez bandytów podczas II wojny światowej, czy ciężki wypadek, wskutek czego został on kopnięty w głowę przez konia. Możliwe, że to właśnie te wydarzenia miały wpływ na zmianę w psychice Stanisława, a także jego późniejsze czyny. Ponadto wykazano u niego również pewne cechy niedorozwoju intelektualnego. Tuż po wybuchu wojny zamieszkał on u siostry w Warszawie. Tam, chcąc zostać kierowcą zawodowym, zapisał się na kurs samochodowy. Od 17 listopada 1950 roku do 20 grudnia 1952 roku odbywał on zasadniczą służbę wojskową w batalionie budowlanym. W trakcie odbywania służby, jako kierowca wozów wojskowych, 16 lutego 1952 roku został on skierowany do Gałkówka. W 1952 roku zawarł też związek małżeński z jedną z mieszkanek Łodzi. Mieli oni też dziecko, jednakże to nie Stanisław był ojcem. Sam Stanisław był znany jako człowiek niezwykle agresywny. Nie był on dobrym mężem. Wielokrotnie bił swoją żonę. Był także alkoholikiem. Pierwszego morderstwa dopuścił się już 31 lipca 1952 roku. To właśnie wtedy w lesie gałkowskim znaleziono zwłoki 67-letniej Józefy P., pierwszej ofiary Modzelewskiego. Jak się okazało, spotkał nią przypadkiem, idąc przez las. Tego dnia starsza kobieta wybrała się do lasu w poszukiwaniu jagód. Kiedy nie zgodziła się na odbycie stosunku, Modzelewski postanowił ją udusić. Ofiarę znaleziono z poszarpaną bielizną obok przewróconego naczynia z jagodami. Co ciekawe, niedługo później zatrzymano Modzelewskiego. Jednak nie miało to związku z zabójstwem. Będąc na przepustce, wdał on się w bójkę z innym żołnierzem, przez co trafił do aresztu w Koluszkach. Niestety nikt w tamtym momencie nie podejrzewał, że zatrzymany mężczyzna jest poszukiwanym mordercą. Kolejnego morderstwa dopuścił się jeszcze w tym samym roku. W okresie świąt Bożego Narodzenia, tuż po przeprowadzce wraz z żoną do Łodzi. Mając potrzebę zapolowania na kolejną ofiarę, wybrał się na małą wycieczkę tramwajem w kierunku Tuszyna. Jak tylko opuścił pojazd, zauważył młodą, 32-letnią kobietę, Marię C. Postanowił więc udać się w ślad za nią do lasu i jak tylko znalazła się w dogodnym dla niego miejscu, z dala od oczu innych ludzi, postanowił zaatakować. Początkowo zagroził kobiecie, że nie zawaha się jej odebrać życia, jeśli zacznie uciekać, lecz po pewnym czasie zmienił on zdanie. Rzucił kobietę na ziemię, a następnie udusił szalikiem. Na samym odebraniu życia jednak nie poprzestał. Postanowił on pastwić się nad zwłokami kobiety tak długo, aż nie zaspokoił do końca swoich potrzeb. Kiedy skończył, zwłoki ofiary postanowił ukryć w zagajniku świerkowym.
jak się okazało, odebranie życia Marii zaspokoiło jego morderczy głód zaledwie na 3 miesiące. W marcu 1953 roku dopuścił się on kolejnego morderstwa. Tym razem padło na idącą samotnie przez pole w okolicach Tuszyna 21-letnią Teresę P. Schemat jego działań był taki sam jak przy Marii. Zaatakował, po czym po walce ze stawiającą opór dziewczyną udusił ją, wykorzystując do tego jej szali. I w tym przypadku postanowił pastwić się nad jej zwłokami. Czas mijał, a sprawcy bestialskich zbrodni wciąż nie ujęto. Wśród obywateli zaczęła się szerzyć więc panika. Pojawiły się nawet plotki, że za zbrodniami może stać jakaś nieludzka, demoniczna istota. U mordercy stało się więc na tyle głośno, że Modzelewski, bojąc się najpewniej, że w końcu ktoś wpadnie na jego trop, uznał, że najlepiej będzie póki co wstrzymać się z kolejnymi morderstwami, a tym samym poczekać, aż wszystko się trochę wyciszy, a wzbudzona czujność innych ludzi nieco opadnie. Postanowił więc zrobić sobie 2 lata przerwy od zabijania. Czyli wszedł w tak zwaną przez psychiatrów fazę uśpienia. Tuż po nastaniu roku 1955, w nocy z 1 na 2 stycznia, wampir powrócił. Tym razem padło na młodą, 24-letnią Irenę D. Modzelewski zauważył ją idącą samą w nocy, kiedy to wracała ze stacji mniej uczęszczaną przez ludzi drogą na skróty. Przyczaił się więc obok torów, po czym jak tylko nastał odpowiedni moment, zaatakował. Tym razem wpierw pobił kobietę, a później, jak w przypadku pozostałych ofiar, udusił. Kolejną ofiarą stała się kilka miesięcy później, w marcu 1956 roku, niespełna 18-letnia Helena W. Natrafił na nią w lesie nieopodal Gałkówka. I tym razem morderstwo zaspokoiło go zaledwie na kilka miesięcy. Kolejny raz uderzył wkrótce po utracie pracy w elektrociepłowni, w sierpniu 1956 roku. Postanowił pozbawić wtedy życia kolejną kobietę, Helenę K. Po tym morderstwie na powrót Modzelewski zdecydował się na przerwę w swojej działalności. Tym razem trwała ona długo, aż 11 lat. Nie wiadomo, czy jakiś impuls spowodował, że po tak długim czasie postanowił ponownie zabić, czy może na powrót postanowił stać się zapomnianym po takim czasie postrachem społeczności. Ostatnią ofiarą wampira stała się w 1967 roku 87-letnia Maria G. Początkowo po znalezieniu ciała starszej kobiety przez jej córkę myślano, że zmarła ona z przyczyn naturalnych. Dopiero po dokładnych oględzinach wykazano, że ofiara została uduszona, a przed samym odebraniem jej życia znęcano się nad nią. To morderstwo, w przeciwieństwie do pozostałych, sprawiło, że śledczy bardzo szybko wytropili Modzelewskiego. Był on bowiem sąsiadem Marii G. Do aresztowania Stanisława Modzelewskiego doszło 24 września 1967 roku we wsi Patoki. Okazało się, że już 2 lata wcześniej groził zamordowanej kobiecie śmiercią. Początkowo próbował się jednak wyprzeć swoich słów i zaprzeczyć oskarżeniom. Zmienił jednak swoje zeznania po jednej nocy spędzonej na komisariacie. Już po kolejnym przesłuchaniu przyznał się do morderstwa swojej ostatniej ofiary, dokładnie opisując cały przebieg wydarzenia. Powodem morderstwa, jak sam twierdził, była frustracja seksualna. Władze na tym jednak nie poprzestały. Chcąc upewnić się, czy aby na pewno było to jego jedyne morderstwo, jakiego się dopuścił, postanowiono mocniej na niego nacisnąć. Jak się później okazało, im mocniej władze naciskały, tym więcej Modzelewski zaczął mówić. W szczególności wspominał o swojej dawnej pracy jako kierowca wojskowy, nieopodal Gałkówka. Śledczy szybko skojarzyli miejscowość z aktywnością wampira z dawnych lat. Wkrótce potem, stając się jeszcze bardziej wylewnym, Modzelewski przyznał się również do drugiego morderstwa, a także do kilku napaści na kobiety, kiedy jeszcze nosił mundur wojskowy. Spraw napaści, których się dopuścił, było wiele więcej niż kilka. Po dokładnym przeanalizowaniu działań Modzelewskiego, jego modus operandi kreowało się następująco. Ofiarami jego były kobiety w przedziale wiekowym od 18 do 87 lat. Dusił je rękoma lub tym, co miał pod ręką. Zazwyczaj był to szalik, kabel albo sznurek. Wszystkie swoje zbrodnie popełniał według podobnego schematu. Na samotne kobiety zaczajał się w odludnym miejscu, zazwyczaj w lasach albo blisko torów. Po dokonaniu morderstw zabierał im jakieś rzeczy.
Czasem były to drogocenne przedmioty, na przykład biżuteria, a innym razem drobne i bezużyteczne przedmioty, które kilkukrotnie później wyrzucał. Możliwe więc, że chciał początkowo, by stały się one dla niego pamiątką po zbrodni, czymś na wzór trofeum. Wszystkie z morderstw miały charakter seksualny, a sam Modzelewski wykazywał się przy tym szczególnym okrucieństwem. Dolne partie ciał zamordowanych kobiet były obnażone, a sposób ułożenia zwłok sugerował dokonanie penetracji narządów rodnych. Choć wiadomym było, że Modzelewski jest sadystą, to nie udało się jednak jednoznacznie ustalić, czy pastwił się nad ofiarami przed, czy również po ich śmierci. Przyczyna popełnienia morderstwa zawsze była jednak taka sama. Potrzeba zaspokojenia seksualnego, które to osiągał odbierając życie swoim ofiarom. Nie miało dla niego znaczenia, w jakim wieku jest atakowana przez niego ofiara, ani jak wygląda. Liczyło się dla niego tylko to, aby mógł on rozładować napięcie seksualne, które mu towarzyszyło. Im bardziej wnikano w psychikę Modzelewskiego, tym więcej faktów z jego życia wyciągano. Okazało się, że już od wczesnych lat był on silnie zaburzony seksualnie, a jego pierwsze próby inicjacji w tej dziedzinie wiązały się z przemocą. W unormowaniu swoich popędów nie pomógł mu nawet ślub. Sam twierdził, że nigdy nie odbył on stosunku ze swoją żoną, a także nie doczekał się własnego syna czy córki. Swoją frustrację odreagowywał na żonie wielokrotnie bijąc ją, wykorzystując do tego często, podobnie jak w przypadku swoich ofiar, sznur czy kabel. Regularnie też molestował kobietę. Jak tylko Modzelewski trafił przed sąd, taktyką jego adwokata, mecenasa Juliusza Leszczyńskiego, stało się obranie linii obrony, wskazującej na to, że jego klient jest chory psychicznie. Nic innego nie mogło go bowiem uratować przed karą w postaci więzienia czy też kary śmierci. Obrana taktyka jednak nie zadziałała. Nikt nie dał wiary temu, że Modzelewski jest chory psychicznie. Biorąc pod uwagę jego dokonania i ilość pozbawionych życia kobiet, został on skazany na karę śmierci. Ostatnią próbą uniknięcia kary była chęć przekonania Rady Państwa do ułaskawienia mordercy. Mimo wszystko jednak odmówiono. Jego ostatnie słowa brzmiały następująco. Ja tam nikogo nie przekonam. Duszy nie pokażę. Nie ma więc sensu. Niech sąd sam zarządzi. Stanisław Modzelewski zakończył swoje życie 7 lipca 1969 roku przez powieszenie. Dajcie mi znać w komentarzach, co sądzicie o sprawie Stanisława Modzelewskiego, a także o samym odcinku. Bardzo dziękuję również za poświęcony odcinkowi czas. Przypominam jak zwykle, że wszelkie źródła, z których korzystam przy przygotowywaniu danych odcinków, zawsze podaję w opisach. Poza subskrypcją kanału na YouTube, zapraszam również do obserwowania podcastu na Spotify, a także do dołączenia do grupy i polubienia strony podcastu na Facebooku. Założyłem również profil na Patronite. Dla osób zainteresowanych udzieleniem wsparcia, link w opisie odcinków. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!